Witam ponownie, druga godzina czwartkowa, wykład W41, dalej technika impulsowa. Teraz będzie o przerzutniku Eagles Jordana. To jest taka rodzina trzech podstawowych yy, przerzutników. Sama jest jakby taka najbardziej podstawowa i najbardziej można powiedzieć szkolna. <laughs> Ta rodzina, właśnie przerzutników, yy, tak się nazywają Eagles Jordana. Są to przerzutniki z dwóch tranzystorów. Podstawowa struktura jest z dwóch tranzystorów i ta struktura daje się, <coughs> daje się daje się z niej zrobić przerzutnik bistabilny, astabilny i monostabilny i omówimy dwie z nich, a trzecią tylko słownie skrótowo, do czego wrócę później. To jest przerzutnik bistabilny iklus Jordana. <coughs> jak widzicie, jest to zupełnie symetryczna struktura, czyli to jest przerzutnik bistabilny, tak jak przerzutnik Schmidta, ale inaczej się nim operuje. Yy, yy, o, muszę, tutaj, muszę tutaj wypowiedzieć stary dowcip elektroniczny, że yy, składa się de facto z dwóch części ten przerzutnik, więc lewą część wymyślił iklus, a prawą Jordan, albo odwrotnie. No dobra, to tyle, to tyle tego głupiego dowcipu. A teraz spróbujcie zobaczyć, że to de facto są dwa klucze nasycone po prostu yy, połączone ze sobą na krzyż. Jakby każdy, wyjście każdego z klucza, każdego z kluczy yy, idzie do wejścia drugiego klucza, czyli wy, to jest klucz pierwszy z tranzystorem T1. A, nie podpisałem, to nielegalny układ. Jest T1, T2. Yy, załóż, yy, t, T1 to jest klucz. Tutaj, tu ma rezystor kolektorowy. Jakie braki w opisie? Yy, rezystor kolektorowy, rezystor bazowy to jest pierwszy klucz, a to jest drugi klucz, identyczny. Rezystor bazowy, rezystor kolektorowy. Z kolektora pierwszego tranzystora sterowana jest baza poprzez oczywiście opornik. Tutaj, RB2 sterowany jest drugi tranzystor, a z kolei baza pierwszego e, przez RB1 jest sterowana z kolektora drugiego tranzystora. Jest to przerzutnik bistabilny, jeżeli jest poprawnie skonstruowany. To oznacza, że jeżeli jest poprawnie skonstruowany, to przebywa stale przy włączonym zasilaniu w jednym ze stanów, którym. Trudno stwierdzić, to, to zależy od jakby tak no szumnie mówiąc historii, co było ostatnio włączone, yy, jaki był ostatnio sygnał, i spróbujmy to prześledzić na zasadzie takiej. Jeżeli to są klucze nasycone, to pierwsze, co chyba można zrozumieć, że powinny być poprawnie zaprojektowane, czyli RB1 powinno być tak, tak dobrane, żeby tranzystor T1 był nasycany z odpowiednim zapasem. Yy. No. Tu pominiemy tę, tę kwestię, bo właściwie, jeżeli ktoś nabrał jakiejkolwiek intuicji, to widzi, że, że to będzie dobrze, ale jak ktoś chce sprawdzić, to niech, to niech sprawdzi. Niemniej w ogóle obowiązuje na zawsze sprawdzenie i przy projektowaniu dobranie tych wartości i kolektorowych, i bazowych, tak, żeby klucze były. Jeżeli mają być nasycone, to żeby były nasycone z zapasem. Jeżeli, jeżeli w ogóle są włączone, to muszą być nasycone i nasycone z zapasem. O tym już mówiliśmy. Przyjmijmy teraz, ponieważ jest to struktura symetryczna i nie wiadomo, który z tranzystorów jest nasycony, a który zatkany. Przyjmijmy, że tranzystor T1 jest nasycony i sprawdzimy, e, sprawdzimy czy to nam się układa. No Jeżeli tranzystor T1 jest nasycony, to na jego kolektorze jest napięcie bliskie zero. Teoretycznie 0. Teoretycznie 0,2 V dla ręcznego liczenia przyjmujemy, i nawet jeżeli to jest 0,2 V, nawet jeżeli to jest aż tak dużo, nie 0, ale łatwiej myśli się zerem, oczywiście, no to 0,2 to jest zdecydowanie za mało, żeby otworzyć drugi tranzystor, czyli drugi tranzystor ma. Ma na bazie mniej więcej, e, ja tu jednak przybliżę o, w ten sposób, czyli tutaj jest 0V mniej więcej, tranzystor T2 jest niewysterowany, jego kolektor nie przewodzi żadnego prądu, a to znaczy, że tranzystor T1 jest sterowany o, z, takiego, z takiej rezystancji RC2 plus RB1, dostaje prąd z 22 kiloohmów. łatwo policzyć, że to jest nasycenie. Z zapasem. No i to tak sobie y, funkcjonuje, znaczy tak po prostu tkwi w takim stanie. Tak długo, jak nie przystykniemy którymś z tych kluczy K1 i K2, to mogą być nawet w zasadzie takie przyciski pod palec. Y, I teraz się przejrzyjmy, którym przyciskiem możemy w ogóle coś zrobić. No założenie jest takie, że to są przyciski tak zwane a stabilne, czyli y, to z przerzutnikami nie ma nic wspólnego, czyli Yy, czyli takie, które są na sprężynie, naciskam, na chwilę jest kontakt, puszczam palec, tak jak klawiatura w komputerze, puszczam palec, to przycisk odskakuje. Zobacz, zobaczmy, czy możemy coś zrobić przyciskiem K1. No, jeżeli go zamkniemy, to zewrzemy ten węzeł do masy, czyli on z 0,2, tam, czy będzie miał pewnie kilkadziesiąt mV, będzie miał jeszcze bardziej 0, więc to w zasadzie ten yy, kluczka 1 w tej sytuacji, kiedy tranzystor T1 jest nasycony, a T2 wyszło na to, że jest zatkany. zrozumowania tak nam wyszło, to ten kluczka 1 nic nie może zdziałać. Popatrzmy teraz w takim razie na, na kluczka 2. Czy możemy coś zdziałać kluczem K2? No możemy, jeżeli zamkniemy kluczka 2, to napięcie na kolektorze T2 spadnie, to jeszcze tranzystor T2 jeszcze nie zadziałał. Bo my dopiero zamknęliśmy tutaj obwód i po prostu potencjał tego węzła spadł, a tranzystor dalej jest zatkany. Dopiero on się w procesie wewnętrznym tego układu odetka i nasyci, ale my musimy to prześledzić. Pierwsze, pierwsze, pierwsza zmiana potencjału w tym miejscu to jest wywołana, zmiana wywołana zamknięciem kluczaka 2. Jeżeli zamykam kluczka 2, napięcie spada mniej więcej z 5V do zera. No bo to jest wciśnięcie klucza K2. Yy, może, może tutaj zrobię to innym kolorem, bo niech będzie to takie, że ten zielony to jest stan pierwotny. Yy. To jest ten stan pierwotny, jest na zielono, a teraz robimy ruch jakby w przeciwną stronę i tutaj napięcie spada do zera. Na chwilę się zatrzymajmy z tym. Z padaniem napięcia na kolektorze drugiego tranzystora. Chcę zwrócić Waszą uwagę, że z tej, przy tej konstrukcji, jaką tutaj widzimy, napięcie na kolektorze tego zatkanego tranzystora było bliskie 5V, ale nie było równo 5V. To czasami ma znaczenie, żeby no, zauważyć ten, ten wa ważny fakt. Czasami jest to po prostu ważne. Tu będzie blisko przed przełączeniem. Tranzystor T2 zatkany. Jeszcze nie ma tego na czerwono. Jeszcze jest na zielono. To tutaj nie będzie 5 V, mam nadzieję, że widzicie, bo przez RC2 płynie prąd bazy tranzystora T1. Więc ponieważ tutaj o, na tych dwóch opornikach odkłada się 4,3 V, tutaj 0,7, tutaj jest 5 V i na tych 22 kOhmach odkłada się 4,3 V. Płynie jakiś prąd, moglibyśmy go policzyć, gdyby nam się chciało, 4,7V przez 22, i ten prąd na RC2 coś odkłada, czyli tutaj nie było 5V, tylko 4 z hakiem. I o tym warto widzieć, to warto i, i rozumieć, bo czasami wysterowujemy tym następny, jakiś następny stopień, i może być istotne, że. Nie ma 5V, kiedy jest stan wysoki. Ale wróćmy do procesu przełączania stanu. Spadamy tutaj po przeciśnięciu K2 jeszcze raz. Spadamy tutaj z napięciem do zera, a to znaczy, że tranzystor T1 traci w bazie prąd, bo tutaj się pojawia. To zero było tutaj na. Zero było. Przepraszam, tu, tu było, w tym miejscu było 0V. Stan zielony. A teraz tutaj z 0,7, przepraszam, nie z 0,7, do tego napięcia mniej więcej 5V w dół, przepraszam, 5V w dół do zera. To jest ten ruch tutaj, przenie przenieśliśmy na bazę. To jest ten sam węzeł. Więc tranzystor T1 wyłącza się. Napięcie na jego kolektorze podskakuje tam do 4, do, do powiedzmy, do, nie będziemy tego liczyć, do prawie 5 V i zaczyna płynąć prąd w, w połączeniu RC1-RB2, wpływa prąd do T2 i teraz już po tym ruchu o takim przez RB2 zaczął płynąć prąd do bazy T2, oporniki są prawidłowo dobrane, 22 kOhm, które sterują bazą T2 to jest wystarczająco, żeby nasycić tranzystor T2. I teraz klucz myśmy już puś puścili, ale tranzystor T2 podtrzymał ten stan, czyli po, nawet po przytyknięciu bardzo szybkim i krótkim tym kluczem, nastąpi właśnie ten ruch i pętla dodatniego sprzężenia zwrotnego podtrzyma stan. T2 się nasyci, napięcie na tym węźle spadnie do zera, że tak powiem, najpierw od klucza. To, to jest K2, a potem od tranzystora e, T2. Tak to napiszę, chyba zrozumiale, że tutaj to jest 0V, prawdziwe, bo to jest klucz mechaniczny i zwiera do zera, a T2 ściągnie to napięcie, nawet po odpuszczeniu klucza, przytrzyma to napięcie na tych umownych 0,2V. Tak działa przerzutnik bistabilny Iclus Jordana. I to właściwie wszystko. Warto tylko zwrócić uwagę na to, że teraz, jak puściliśmy kluczka 2, to teraz już powtórne przyciśnięcie kluczaka 2 nic nie zmieni, bo tu już i tak jest 0, więc możemy tym przytykać dowolnie, nie, na nic to nie wpłynie. I żeby z powrotem przewrócić stan ten zielony, musimy znowu nacisnąć kluczka 1. I to co powinno wzbudzić Wasze wątpliwości i rzeczywiście wątpliwość budzi taką nierozwiązywalną, co będzie, jak ktoś naciśnie dwa przyciski naraz. To jest coś takiego, co w przerzutnikach nazywamy stanem y, zabronionym. Oczywiście tutaj on nie, nie jest zabroniony w tym sensie, że nie uszkadza układu, ale nie potrafimy przy jednoczesnym naciśnięciu przycisków K1 i K2 nie potrafimy stwierdzić, w jakim stanie ten... Y, ten y, Przerzutnik się znajduje, który po odpuszczeniu tych przycisków, który tranzystor będzie włączony, jeżeli oba nacisnąłem, nie mam pojęcia. Któryś będzie nasycony, a któryś będzie zatkany. Tak, tak, takiej pracy ten prosty przerzutnik nie znosi. On jest w tej chwili bardzo mało używany, bo jakby kiedyś był bardzo używany, był wykonywany jeszcze na lampach, bo to była podstawowa komórka pamięci. I potem na tranzystorach też była to podsta taka podstawowa komórka pamięci, można powiedzieć, RAM, prawda? Bo po jednym przytknięciu tutaj zamiast kluczy, oczywiście mechanicznych, były inne obwody albo z diodami, albo z innymi tranzystorami i, i w ten sposób można było zapamiętać 0 albo 1 umownie, prawda? Można się umówić, czy to, to wyjście jest ważne, czy to wyjście jest ważne. To jest szczegół wykonawczy. Ale no, teraz już no, mamy prawda, dużo, jakby to rzecz, gęstsze systemy do zapamiętywania danych, i no, nie bardzo jest do czego tego przerzutnika używać, więc no, po prostu on stanowi podstawę struktury, właśnie tego Ikls Jordana. I dlatego warto go e, od niego zacząć, żeby, bo jest, jest prosty, mam, mam wrażenie, że jest bardzo prosty, składa się zawsze z tych dwóch kluczy, tylko połączenia między tymi kluczami mogą być różne. Tutaj jest połączenie najprostsze, po prostu klucz stało prądowo, jeden z drugim jest połączony. De facto czasami ludzie to rysują inaczej, klucz, a potem następny klucz. Także nie odwracają tak symetrycznie, nie rysują tego symetrycznie i, i rysują po prostu jakby dwa klucze i taką pętlę wyraźną do dodatniego sprzężenia zwrotnego. Niemniej, najbardziej taka popularna postać graficzna tego układu jest właśnie taka symetryczna. Na wszelki wypadek zaznaczę czasami. Ja chyba najczęściej tak rysuję odruchowo, że te rezystory umieszczam o w tych miejscach, bo tak jest trochę wygodniej. Ale żeby bardziej pokazać, w tym momencie, że to są klucze, no narysowałem je przy bazach. No i tyle na temat przerzutnika Eccles-Jordana bistabilnego. Prawie go nie, nie używamy, ale zaraz pokażę taki układ, taką modyfikację Eccles-Jordana, czyli monostabilną, której w zasadzie trochę używamy. Ale główny, głównie to używamy, głównie, głównym celem jest zrozumienie przerzutników i różnic między nimi na poziomie takiego wstępnego uczenia się tego zakresu elektroniki. A z użyciem to tak średnio. Raczej rzadko używamy w ogóle w tej chwili przerzutników Iklos Jordana. Jednego to w ogóle nie powinniśmy używać, ale to za chwilę. A narysuję go, narysuję tamten następny odnowa. Teraz będzie przerzutnik bistabilny i, i przepraszam, przerzutnik eccles Jordana monostabilny. Tu trzeba trochę cierpliwości, żeby wyszła ta struktura symetryczna, i właśnie przeważnie graficznie się to rysuje w taki sposób, z takimi ukośnymi, symetrycznie przecinającymi się liniami. A. Nie powiedziałem gdzie są wyjścia w tym BISTabilnym, ale mam nadzieję, że się domyśliliście, że wyjścia są po prostu na kolektorach, tak jak i tutaj, tutaj też są na kolektorach. Dobrze, tak wygląda przerzutnik e, Dordana monostabilny. Czyli jest to struktura taka, o której mówiłem wcześniej w tym trybie ogólnym. To jest taki przerzutnik, który pod wpływem od tego bodźca, tego sygnału wyzwalającego, który tutaj sobie wyobrazimy jako taką krót, krótkie naciśnięcie przycisku K1. Zwykle nie, nie robimy tego ręką, tylko robimy to jakoś elektronicznie. Ale żeby sobie wyobrazić, jak to działa, łatwiej będzie zacząć od, takiego, od wyobrażenia sobie takiego przycisku, który nam bardzo krótko <coughs> naciskamy. Ta krótkość czasu. Jest tutaj istotna, to zaraz dojdziemy do tego. No i znowu mamy dwa klucze. To jest klucz T1 z rezystorem kolektorowym tutaj i z rezystorem bazowym. Nawet mi się udało nie pomylić z oznaczeniami: jego rezystor bazowy jest tutaj i jest sterowany z tranzystora T2. Z kolei klucz T2 ma trochę inaczej. Bo on ma rezystor kolektorowy tutaj, a rezystor bazowy jego w zasadzie jest tutaj, a połączenie między T1 na T2, kluczem T1 na T2 jest przez kondensator tym razem, co bardzo wyraźnie zmienia sytuację. Zwróćcie uwagę, że T2 może wysterować T1 tak, żeby T1 był, no jakby T2 wymusza, T2 panuje nad T1, natomiast T1 nie panuje nad T2 w pełni, bo sygnał z T1 do T2 może zostać przeniesiony tylko przez kondensator. Zobaczcie, T1 kolektorem może przekazać sygnał do T2 tylko przez CT, a to znaczy, że przekazanie może być tylko sygnału zmiennego. Sygnał stały, tak jak tutaj T2, może przez RB1 wysterować T1, to T1, T2 nie może wysterować sygnałem stałym, bo dla sygnału stałego ten, ten obwód jest odcięty. Między, między T1 a T2, dla sygnałów stałych, jest tutaj przerwa izolator tego, tego kondensatora. I teraz. Przerzutnik monostabilny jest w zasadzie, można powiedzieć, najtrudniejszy w, pojem, w pojmowaniu ze wszystkich trzech przerzutników, czyli z, z bistabilnego, a stabilnego i monostabilnego ten jest najtrudniejszy, bo ma y, i wejście, i wyjście, i, y, i czas y, i ma właśnie coś takiego jak wejście wyzwalania, no, i, no ale trudno. To jest właściwie jedyna struktura, która właściwie no, jakoś jest jeszcze używana Chociaż no, są lepsze możliwości y, zrobienia, odmierzania czasu analogowo niż tym prościutkim układem, ale on pokazuje zasadę, pokazuje ważne sposoby, y, które, ważne procesy, które we wszystkich takich układach analogowych jakoś się dzieją. No i jedna z trudności y, zrozumienia przerzutnika monostabilnego jest taka, że o ile przerzutnik bistabilny ma dwa stany, przeważnie równoprawne jeden albo drugi, jak prze, przed chwilą w tym przerzutniku Ikls Jordana bistabilnym albo lewy tranzystor nasycony, albo prawy sytuacja jest całkowicie symetryczna, to w monostabilnym nie. W monostabilnym jest jeden stan, który jest stanem pierwotnym takim zerowym przedstartowym można powiedzieć, i ten stan przedstartowy musimy umieć najpierw wykryć, żeby móc analizować, co się będzie z tym przerzutnikiem działo. Czyli jest jeden stan wyróżniony, czyli taki, w którym ten układ się znajduje, jeżeli do, do, dostatecznie dawno nic, nikt nic nikt z, nikt, nikt z nim nie robił, czyli nie naciskał przycisku, nie uruchamiał go, to on jest w jakimś stanie. I teraz musimy wykryć... Jaki to jest stan? No więc zwróćcie uwagę na tranzystor T2. Czy, czy tranzystor T1 może mm, na przykład zatkać, czy tranzystor T1 może zatkać T2? Żeby tranzystor T1 mógł zatkać T2, to musiałby zmniejszyć napięcie na jego bazie poniżej 0,7 V. No ale nie ma jak tego zrobić, tranzystor T1, bo jak już mówiliśmy, Przejście między T1 a T2 jest przez kondensator, czyli na stałe T1 nie może zatkać T2, natomiast RT wprowadza prąd do bazy tu jest 25 kg akurat, bo chyba takie wartości będzie będę pewnie na ćwiczeniach w zadaniu e, przyjmował do rozwiązania takiego właśnie przerzutnika monostabilnego. I e, RT no, jeżeli jest poprawna wartość to nasyci tranzystor T2, a jeżeli tranzystor T2 będzie nasycony, to poprzez RB1 0, mniej więcej, woltów na jego kolektorze, poprzez RB1 zatka T1. Więc stan pierwotny, czyli jakby przedstartowy, to jest T1 zatkany, T2 nasycony. Oj, jak ja tutaj bazgrzę. Bas grzę. Dobra. Zaczynamy od tego. Mamy stan pierwotny. Wiemy, że T1 jest zatkany. Yy, T2 jest nasycony. I teraz patrzymy, czy klucz K1 może coś sensownego zrobić. No, jeżeli tranzystor T1 jest zatkany, to tutaj jest w stanie pierwotnym 5V. T1 nie przewodzi prądu, CT prądu stałego też nie przewodzi, więc tu jest 5V. Akurat tutaj nie odpływa nic do bazy T2, bo przez CT żaden prąd stały przecież odpływać nie może. Jeżeli teraz zamkniemy na, nawet na krótką chwilę, koniecznie na krótką chwilę musimy zamknąć ten K1, żeby to dobrze działało. To w, w tym momencie napięcie z 5 V spadnie do zera. Przeniosę ten napis trochę dalej. I teraz, w tym, w tym momencie, jest najtrudniejsza rzecz, do, jedna z trudniejszych rzeczy do wytłumaczenia, bo to jest coś, czego teoria obwodowo większość ludzi nie, nie czuje, nie ma intuicji, chociaż no, mówiliśmy już o tym, ale no, myślę, że to trzeba teraz powtórzyć. Otóż kondensator dla szybkich skoków, a tu zakładamy, że ten skok, który robi K1 na kolektorze T1 jest bardzo szybki, bo przyjmujemy wręcz, żeby było nam łatwiej myśleć, że jest nieskończenie szybki. Czyli nieskończenie szybko z 5 V napięcie spada do zera, to dla szybkich skoków kondensator zachowuje się jak bateria. Dla tego bardzo krótkiego czasu kondensator się nie może przeładować, bo żeby się przeładował w nieskończenie krótkim czasie, to musielibyśmy puścić przez niego nieskończenie wielki prąd a tutaj nie, ma skąd się, nie mają skąd się wziąć nieskończenie wielkie prądy, więc przed skokiem i po skoku napięcie między okładkami kondensatora CT jest takie samo. Jeżeli się tego nie uchwyci, nie da się zrozumieć, jak ten układ działa. A żeby, żeby policzyć i zobaczyć, co on robi, a ja robi dość ciekawą rzecz, warto to umieć zobaczyć, bo to jest takie... no. Powiedziałbym pouczające i takie dość e, e, widowiskowe. E, to jeszcze raz, żeby to dobrze zrozumieć, trzeba zrozumieć to, że CT, ten kondensator, e, przed skokiem, czyli jeszcze kiedy było 5V, i po skoku, zaraz, zaraz po nim, kiedy tutaj spadło do 0V, on między okładkami musi zachować, on zachowuje ładunek, to znaczy, że między okładkami zachowuje. Między okładkami jego zachowuje napięcie. A to znaczy, że jeżeli tutaj napięcie na lewej okładce zleciało z 5V na 0, czyli ruszyło się o 5V, to znaczy, że na prawej okładce też musiało się ruszyć o 5V. Bo inaczej, jeżeli by się na lewej okładce ruszyło 5V akurat w dół, a na prawej by się nie ruszyło, albo nie o 5V, tylko mniej, to znaczyłoby, że w czasie tego skoku. Kondensator zmienił ładunek, bo jeżeli napięcie na, na nim jest inne, no to mi, musiałby zmienić ładunek. Więc o w tym miejscu, już nie mam tutaj e, e, pola, żeby napisać, ale w tym miejscu właśnie należałoby napisać delta U po prawej stronie jest też 5 V, tyle co po lewej. A jeżeli tak, to spróbujmy sobie wyobrazić, co było wcześniej na, na prawej bazie, na bazie T2. No na bazie T2 było dla stanu pierwotnego 0,7 V, no bo tranzystor był nasycony, czyli 0,7 V, 0,5 V, 0,2 V, prawda? Dla ręcznego liczenia takie przyjmujemy liczby. No to jeżeli teraz napięcie na prawej okładce miałoby zlecieć o 5 V w dół, to by znaczyło, że tutaj 0,7 V. Musimy się poruszyć o delta U 5V. Mam nadzieję, że to nie za drobno pisze. Czyli jeżeli pierwotnie było 0,7V, to musi spaść to napięcie do minus 4,3V. Bo cały ruch musi być też 5V, prawda? A to znaczy, że zaraz po tym skoku, który wywołaliśmy na razie tylko i wyłącznie ruchem przycisku K1, zaraz po tym, na razie nic się w ogóle nie, nie działo z tranzystorami, jeszcze nie, nic się nie dzieje, bo jesteśmy dopiero w pierwszej femtosekundzie po styknięciu tym przyciskiem K1, spadło napięcie z 0,7V na minus 4,3, czyli to oznacza dla tranzystora T2 bardzo wyraźne, takie solidne, powiedziałbym, zatkanie tego tranzystora. A to z kolei znaczy, że jeżeli tranzystor T2 się zatkał, to teraz możemy zacząć śledzić procesy już związane z tranzystorami. Czyli mieliśmy tutaj mniej więcej 0V, i tutaj musiało. Tu mieliśmy mniej więcej 0V i jeżeli tranzystor T2 został zatkany tym szarpnięciem, które przeszło poprzez kondensator CT, to 0V musiało tu podskoczyć do mniej więcej 5V. Tu znowu mamy ten efekt, który był przy, bipola, przy bistabilnym przerzutniku. No tutaj nie ma dokładnie 5V. Bo jest przepływ, teraz już jest przepływ, jak się tranzystor T2 zatkał, to tak płynie prąd bazy T1, więc na RC2 coś, coś się odkłada z tego prądu, który tutaj w ten sposób płynie. Ale mniej więcej przyjmijmy, że to jest mniej więcej skok do 5 V, a jeżeli z kolei tutaj skoczyło napięcie, bo tranzystor się zatkał, no to przez RB1, o, w ten sposób popłynął prąd do bazy T1 i tranzystor T1. Jeżeli oporniki są prawidłowo dobrane i bety są odpowiednie, no to tranzystor T1 się nasycił. A jeżeli tak, to znaczy, że nawet jeżeli już puścimy K1 i on już nie, 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 już nie K1 sprowadza napięcie do zera w tym miejscu, to T1 przytrzyma to w na razie przynajmniej przytrzyma to napięcie, że no powiedzmy, że gdyby tak bardzo tak przez lupę patrzeć, to by było tak K1 sprowadził napięcie do 0 V, ale jak już puściliśmy K1, to tranzystor T1 już jest nasycony i, i jak puścimy K1, tutaj z zera się zrobi 0.2. Żeby pokazać, że tutaj w ogóle jest y, y, zamiana ról, czyli K1 już nie Ustala tego potencjału, tylko T1, i de facto powinienem tu napisać 0,2, ale sami rozumiecie, że to nie ma większego znaczenia. Przyjmujemy, że to jest w pobliżu zera, ja przynajmniej liczę tak, jakby to było 0, a do liczenia zaraz dojdziemy. Więc puściliśmy już K1, ale T1 trzyma ten potencjał, tutaj jest ciągle mniej więcej 0 V. I właściwie to jest stan zaraz po naciśnięciu K1, czyli zaraz po naciśnięciu K1 następuje zatkanie T2, popłynięcie prądów T1, więc nasycenie T1, i to jest, jesteśmy w tej chwili takiej 0 plus czasowo. I teraz się zastanawiamy, co się dzieje, co się dzieje z prawą bazą, bo ona była do tej pory na poziomie 0,7 V a w momencie przyjścia tego przytyknięcia przez K1, które zostało potem podtrzymane przez tranzystor T1, spadło o 5 V, czyli spadło do poziomu minus 4,3 V. To jest baza... Narysuję dla przyzwoitości oś. To jest baza T2. Spadło napięcie w dół do minus 4,3 V. Zatkał się, nasycił się. Z tranzystorami nic się nie dzieje. Zaraz pod, po opuszczeniu K1. T2 te, te dalej jest nasycony Przepraszam, te dwa dalej jest zatkany, te jeden dalej jest nasycony. No i teraz cóż się dzieje dalej? Czy napięcie na bazie T2 pozostanie na poziomie minus 4,3V? To jest najważniejsze pytanie, które sobie musimy zadać. No nie, dlaczego? Dlaczego by miało zostać? Kondensator CT w ogóle ma zdolność przeładowywania się, więc spodziewamy się, że wprawdzie w samym skoku on przeniesie ten skok z lewa na prawo, bezstratnie przeniesie ten sam, sam ten ruch przeniesie bezstratnie, ale zaraz potem prawdopodobnie jego ładunek zaraz zacznie się stopniowo zmieniać. I cóż mu zacznie zmieniać ten ładunek? A no, opornik RT zacznie ładować go jakby od, od prawej okładki. Lewa okładka można powiedzieć, że jest tak jakby na masie, bo T1 jest nasycony i trzyma ten potencjał na zerze. Więc lewa okładka stoi, ma stały potencjał, tak jakbyśmy ją przypięli wprost do masy, a do prawej wpływa prąd przez, RT, przez opornik RT. T2 w tym nie przeszkadza, bo jest zatkany. Więc jedyny ruch prądu, jaki tutaj jest, to jest wpływanie przez opornik RT prądu do prawej okładki. Tutaj nic się nie dzieje tranzystor T2 jest zupełnie zatkany, jego baza nie pobiera żadnego prądu. A to, to jest proces ładowania pojemności przez oporność. Ten proces ma charakter wykładniczy, z tym takim charakterystycznym E do minus T przez tau i no wiadomo, że ma taki charakter, że to się ładuje do pewnej asymptoty, więc tutaj następuje w tej chwili ładowanie właśnie według tej krzywej takiej wykładniczej, której asymptotą byłoby. I teraz to jest bardzo ważne, żeby umieć te asymptoty określić. Co to jest asymptota, bo tu się nam często myli. Są tu dwie rzeczy. Asymptota to jest takie napięcie, do którego ten kondensator zostałby naładowany, gdyby mu nic nie przeszkadzało, czyli. Czekamy do nieskończoności, formalnie do nieskończoności, aż skończy się proces ładowania. Czyli ten kawałek można narysować tutaj oddzielnie w ten sposób. Tu jest 5V, tu jest RT, a tu jest CT. To tak wygląda, bo to jest lewa okładka CT, to tu jest teraz na dole. To jest prawa okładka CT, tu jest teraz na górze. No i asymptota to, to jest takie napięcie, do którego ta, o, ten kondensator zostanie naładowany. To jest ten, patrzymy na ten węzeł. Zostanie naładowany, jeżeli nic mu nie będzie przeszkadzało. I chyba widać, kiedy, dopiero wtedy, kiedy kondensator CT osiągnie napięcie 5 V, wtedy przez RT przestanie płynąć prąd, czyli asymptotą jest 5 V. To jest asymptota. Ale niezależnie od asymptoty jest coś takiego jeszcze jak koniec procesu. Czy ten potencjał na bazie może dojechać do 5 V? No chyba widzicie, że nie. Tutaj jest tranzystor i jeżeli napięcie podjedzie do poziomu 70 V, to tranzystor T2 otworzy się i baza nie pozwoli na zwiększanie potencjału powyżej 0,7. A to znaczy, że w momencie, kiedy napięcie na bazie, tutaj mi wyszło jest jakiś straszny taki bohomas, to jest oczywiście gładkie i ma charakter wykładniczy, chociaż tutaj słabo widać. Więc. Proszę się nie kłócić, jest charakter wykładniczy koniec niezależnie od tego, jak prowadzącemu drży ręka na śliskiej tablicy. E, więc teraz tak, wyżej niż 07 nie może pójść, więc kiedy osiągnie z powrotem potencjał bazy 0,7 v to ten proces się zakończy, ale to jest koniec, to jest koniec procesu 07V, a to jest asymptota, musimy umieć to odróżniać, bo zaraz będziemy to liczyć. Jeżeli nie umiemy liczyć, to jeżeli nie umiemy odróżnić, to nie, nie, nie potrafimy podstawiać wartości do, do wzorów. Więc asymptota, tyle, koniec procesu, tyle i mam nadzieję, że widzicie, co się będzie działo. Teraz osiągnęliśmy z powrotem 0,7 V, tranzystor T2 się włącza. W związku z tym, jak się włącza, to przez RB1 zaczyna płynąć mniej prądu do bazy, bo ten potencjał spada. W związku z tym tranzystor T1 się zaczyna w końcu się wyłączy, przestanie być nasycony, potencjał tego węzła zacznie jechać do góry, jadąc tym do góry, z kolei przez CT będzie poprawiał to włączanie się tranzystora T2, czyli tutaj wystąpi dodatnie sprzężenie zwrotne. Tym razem ten CT przenosi sygnał narastający z lewej okładki na, z lewej okładki na swoją prawą ale nie, już, nie, już nie tak gwałtownie i następuje ponowne powrót do stanu tego pierwotnego, tego przed, przed po powolny powrót, zaraz będziemy też o tym mówić, powolny powrót do stanu pierwotnego przed yy, uruchomieniem, przed wyzwoleniem tego przerzutnika. <laughs> w tym czasie, mam nadzieję, że to też chyba widać, potencjał na kolektorze prawym Wykona taki ruch, mniej więcej od zera woltów. To jest UC2 od T. I to będzie mniej więcej pięć woltów. Znowu mniej więcej powtórzę, bo tutaj trochę odpływa przez RB1. I, i, no i to właściwie prawie wszystko. Tak, tak przebiega ten proces w przerzutniku monostabilnym czyli jest start, przeniesienie przez kondensator tego skoku pierwotnego, wyzwalającego na bazę prawą, zatkanie tranzystora. Zatkanie tego tranzystora, więc nasycenie T1, który podtrzymuje stan niski tutaj na lewej okładce CT, potem następuje ładowanie CT przez RT, aż do momentu, kiedy otworzy się z powrotem T2, i sytuacja wróci do początku. Nie natychmiast, ale wróci do początku. No i w tym momencie oczywiście w tym momencie oczywiście kolektor T2 wykonuje ruch do góry i. To co tutaj jest, to jest to coś, na czym nam zależy. To powiedzmy, że nazwiemy to TX zależy nam na tym do tego korzystamy, do tego wykorzystujemy ten przerzutnik, żeby on nam odmierzył właśnie taki taki skok o jakimś takim czasie. No i teraz jeszcze tylko musimy się nauczyć to liczyć. A do tego potrzebujemy wzoru, I to jest jedna z rzeczy, które gdyby to była mm, sytuacja normalna, a nie pandemiczna, to bym wam sugerował, żebyście mieli na kartce ze wzorami, na przykład na kolokwium czy na egzaminie, no ale w sytuacji obecnej to właściwie jakby i tak macie, to i tak to macie. Ale to jest jedna z takich rzeczy, które y, po prostu warto mieć. W tych w sumie niewielkiej liczbie wzorów, do których warto mieć dostęp w, każde, w każdej chwili. O, dobra, niech będzie to, przepraszam, ale to o tak to oznaczę. Czy to się tutaj oznacza? Du tutaj będzie duże Tx, a tutaj będzie dla zmyłki małe Tx, ale to jest to samo. Więc to jest stała czasowa razy logarytm z. Łodnieskończoność, skończoność, tak to się czasami oznacza, ja tak lubię oznaczać przynajmniej. Odjąć napięcie startowe procesu, znowu napięcie Łódnie skończoność, czyli asymptota, odjąć napięcie końca procesu. Czyli to jest początek, czy przepraszam, to jest asymptota i w naszym przypadku to jest 5V. Początek procesu to jest to. To jest początek tego wykładniczego procesu. To właśnie do tego ten wzór jest właśnie do tego procesu wykładniczego. Czyli to jest minus 4,3 V. Znowu to jest to samo. Asymptota, 5 V i napięcie końca procesu, czyli 0,7 V. Stała czasowa, mam nadzieję, że to dość oczywiste. Stała czasowa, tutaj to jest RT. Razy ct. I tak to się liczy. Dzięki temu możemy policzyć, możemy policzyć czas, jaki jest potrzebny do tego, żeby. Czas, jaki ten, przepraszam, czas, jaki ten przerzutnik odmierza. Na samym początku, jeżeli w ogóle na przykład projektujemy ten układ, to proszę jeszcze raz, jeszcze raz to przypomnę. Proszę pamiętać, że RT i CT wprawdzie to one odmierzają czas, ale bardzo łatwo zapominamy o tym, rozpędzając się, jak to tam, co my tam nie zrobimy z tym Michael Jordanem monostabilnym i zapominamy o tym, że RT nie tylko ma funkcję przeładowywania CT w tym, w tym przerzutniku, ale jeszcze nasycania T2, więc nie możemy dać tutaj dowolnie dużego RT, na przykład, nie wiem, 250 kilo, prawdopodobnie, gdybyśmy chcieli zwiększyć czas 10 razy i zwiększyli to w ten sposób, na 250 kilo, prawdopodobnie byłoby to za dużo, bo tak duży opornik nie nasyciłby tranzystora T2, kiedyby to do tego nasycenia miało dojść. Więc, więc jakby proszę uważać. Jednocześnie RT ustawia czas, ale musi być nie większy niż pewna wartość, która wynika z porządnego nasycania tranzystora T2. No i to właściwie prawie wszystko, jeśli chodzi o przerzutnik monostabilny. Jeszcze są dwie rzeczy do wypowiedzenia. Otóż, dlaczego to jest tak, że po dojściu z powrotem tego sygnału do 70 V na bazie T2 e, nie następuje natychmiastowy powrót tego przerzutnika do stanu pierwotnego, czyli tego przedstartowego. Ano, dlatego, że kondensator CT najpierw został w tym procesie o tutaj przeładowany, miał jakiś ładunek na początku przed startem, myśmy go potem przeładowywali tym RT, i teraz, w momencie, kiedy napięcie na prawej okładce doszło, właśnie doszło to jest ten moment. Właśnie doszło napięcie na prawej okładce CT, czyli na bazie T2 do 0,7V, więcej już się nie będzie podnosić. Teraz, proszę, zobaczcie, że teraz prawa okładka jest jakby na stałym, już jest na stałym potencjale, to jest 0,7V, a lewa nie jest na stałym potencjale. T2, właśnie się, przepraszam, T1 właśnie się zatkał i teraz następuje przeciwne jakby ładowanie. RC1 wlewa prąd do lewej okładki CT. I przez jakiś czas tutaj nie będzie 5V, właśnie po tym, po tym punkcie tym, tym charakterystycznym. Tutaj już się skończył proces i tranzystor T2 skończył na kolektorze, zrobił się skok. Już taki ten końcowy, ale tu jeszcze będzie trwać proces w tym momencie. RC1 musi w skończonym czasie, to się będzie działo, naładować. Kondensator CT. I to się, nazywa, to się nazywa czas bierny. Oznaczamy to najczęściej w ten sposób. tau B to jest RC1 razy CT. I wydawałoby się, że to już prawie wszystko, ale teraz uwaga, bo to jest ważna rzecz i dobrze ją uchwycić, żeby się nie nabierać na tę, na tę przykrą sprawę. To jest czas bierny albo martwy. Różnie się na to mówi. On zależy od tej stałej czasowej, ale proszę zwrócić uwagę teraz, że tutaj końcem procesu jest asymptota procesu, czyli skończy się ten proces wtedy, kiedy naładuje się ten kondensator lewą okładką, dojdzie aż do 5 V. A to znaczy, że nie jest tak jak tutaj, że to jest jeszcze na takim ostrym narastaniu pstyk. Koniec procesu, tylko to będzie się ciągnęło i ciągnęło i wypłaszczało, wypłaszczało do 5V. Teoretycznie pełne wyrównanie nastąpi w nieskończoności. Ale no, do nieskończoności nikt nie ma cierpliwości czekać, nie wiem czemu, więc mówimy tak. No dobra, to musi dojść do tej asymptoty 5V i uznamy, że już prawie doszło, kiedy tam jest parę, powiedzmy, procent jeszcze do dociągnięcia, ja mówię dobra, już koniec. W związku z tym czas bierny to jest uwaga, przejmuje się, bo to jest trochę arbitralne. Przejmuje się zwykle 5 stałych czasowych. Czyli jeżeli stała czasowa jest kiloam razy 20 nanofaradów, to chyba jest 20 mikrosekund, to Czas bierny, czyli czas, w którym to się dzieje, zanim tutaj się wyrównają z powrotem potencjały do, do tego stanu przedstartowego, to jest, e, jeżeli prawidłowo liczę, no 5 razy tyle, czyli no, jeżeli prawidłowo liczę 100 mikrosekund. I niestety trzeba odczekać. Jeżeli pstrykniecie kondensator e, tym, prze, przepraszam, kluczem K1 wcześniej niż minie czas bierny, to odmierzanie czasu będzie zaburzone, odmierzycie inny czas. I to niestety trzeba odczekać, o tyle trzeba odczekać. I kolejną jeszcze rzeczą, którą muszę powiedzieć, to jest zasilanie tego układu. Otóż tutaj jest 5V, a nie charakterystyczne dla, dla mnie 10V. Nie można tutaj dać 10V. Dlaczego? To jest też częsty błąd. W bistabilnym na przykład można by było dać 10V. Ja widziałem dawno temu takie konstrukcje, gdzie było 100V, bo akurat był układ wysoko z dużym napięciem i akurat potrzebował tam ktoś przerzutnika, który zapamiętuje jeden stan. Były tranzystory wysokonapięciowe, które miały ponad 100V. Tam może być w bistabilnym, tak, a tu nie. Dlaczego? Dlatego, że napięcie na prawej bazie spada do ujemnych wartości. Tutaj spada do minus 4,3 V, to jeszcze nie jest tragicznie. Ale gdybyśmy dali 10 V, to to by spadło z 0,7 na minus 9,3. A nie ma takich tranzystorów, które wytrzymałyby minus 9,3 na bazie. Przy, minus, przy tak dużym napięciu przebije się złącze baza-emiter. W takim układzie, jak jest tutaj na tablicy, to by się, tranzystorom by się nic nie stało, natomiast odmierzanie czasu byłoby zdecydowanie zaburzone. Nie potrafilibyśmy przewidzieć, jaki ten czas odmierzany będzie, bo nawet nie wiemy, przy jakim konkretnym napięciu ten tranzystor się przebije. Przy dużych kondensatorach odmierzających czas można by było nawet uszkodzić tranzystor. No nie, nie godzimy się na to, żeby tutaj występował Taki strasznie silny efekt jak, yy, jak przebicie złącza. Mowy nie ma, dlatego napięcia są przeważnie tego rzędu, nie większe. A w dodatku, jeszcze uprzedzę Was, to, to jest dobre dla tranzystorów takich zwykłych klasy BC. Przy tranzystorach szybkich, czym szybszy tranzystor, tym ma mniejsze napięcie przebicia wstecznego złącza baza-emiter. No i nawet 5V może być dla takiego tranzystora szybkiego. Za dużo, no ale powiedzmy, że robimy te rzeczy nie na super szybkich tranzystorach, bo nie ma sensu. Ten układ jest w ogóle dość wolny, bo tranzystory się nasycają, więc to jest układ, który zdecydowanie nie jest to demon prędkości. No i to na razie tyle. Zapraszam na godzinę ćwiczeniową. Do widzenia.